Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Transport Fever. My na Zatoce płyniemy sobie stateczkiem z Helu do Gdyni, moi drodzy. Całkiem fajna sprawa, jeżeli chodzi o ten statek. Oczywiście jest na przyspieszeniu włączone, więc dlatego on tak zasuwa generalnie na normalnej rozgrywce, na normalnej prędkości, to po prostu można się normalnie śmiało przespać i obudzić, a my jeszcze będziemy płynąć. Także postanowiłem dać przyspieszenie. Zobaczcie, jaka fajna, czysta woda. Normalnie jak nie Bałtyk. To chyba tylko w Transport Fever jest możliwe, słuchajcie. Dopływamy do Gdyni. Słuchajcie, na razie nikt jeszcze nie chce pływać tym naszym statkiem. Zobaczmy, jak to się w tym momencie będzie odbywało. Nikt jeszcze nie czeka. I to mnie martwi. To mnie stosunkowo martwi, dlatego że wydawało mi się, że tutaj będą chcieli do nowej miejscowości się wybrać, ale nie. A co my dzisiaj, moi drodzy, będziemy robili? Myślę, że czas zabrać się za Hylonię i dalej już pociągnąć te linie. Tylko teraz rzecz jest następująca. Oczywiście sprawdźmy sobie mieszkańców. Mieszkańcy po tej stronie. Takie buciki. Ale nie, wiecie co, to nawet dobrze. Dobrze, że oni po tej stronie tutaj mieszkają. Teraz tak, włączmy sobie topografię. I spróbujmy umieścić dworzec na w miarę płaskim terenie. Tutaj mamy Rumię, tam też dworzec musi powstać. Ciekawa sprawa. To jest zawsze dla mnie zagwozdka, słuchajcie, jak te dworce ustawiać, żeby to miało ręce i nogi. Teraz tak, ja bym chciał taki dworzec, niech ja go tylko znajdę, o ten, może być. Może być taki dworzec, nie ma najmniejszego problemu. Obróćmy go sobie tylko o tak, wybierzmy... O, duże prędkości. Już możemy duże prędkości, słuchajcie. Okej, trzeba będzie, słuchajcie, zmodyfikować to wszystko. Tutaj dajmy na 200. Zelektryfikowane tak. Jeszcze co prawda nie mamy żadnych elektrowozów, ale to się może zmienić w niedalekim czasie. Tutaj byłoby całkiem nawet sympatycznie, tylko jak tam z torami? Przekręćmy ten dworzec tak, żeby było w miarę prosto, ponieważ tutaj z pewnością będą kłopociki. I możemy go dać tutaj. To nie jest problem. To nie jest problem, tylko teraz problemem będą tory. Tory dużych prędkości oczywiście, zelektryfikowane tak, jak najbardziej. I teraz spróbujmy machnąć tutaj przez całą długość. Aha, to w ten sposób się chce robić. Taki będziesz podły. Dobra. Prawie 6 milionów nas to kosztuje. 293, 300, ok. Tutaj 293 na tym wirażu. Dobra. Niech będzie, niech będzie. Puśćmy sobie jeszcze drugi tor. Aha! A, to takie rzeczy się robią. Ok. O, tutaj niewiele co taniej. Słuchajcie, 3 miliony 600. To niedobrze. To niedobrze. Tutaj przejazd kolejowy mamy, tak? No ale my te Hylonie musimy załatwić, no niestety. Chcąc, nie chcąc. Dużo pieniędzy na to pójdzie. Ale ja w tym momencie potrzebuję wypuścić wszystkie możliwe tory tutaj z tej miejscowości. Ta miejscowość niestety nam straty same przynosi, więc trzeba będzie... O! Pierwszy elektrowóz, słuchajcie. Pierwszy elektrowóz. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Upewnij się, że obiekt Gdynia-Hylonia jest połączony z siecią dróg. Na spokojnie, załatwi się. Proszę się nie denerwować. My na razie potrzebujemy tutaj doprowadzić to w ten sposób. Tylko na razie. Tutaj dajmy to tak. Albo od razu tu zjedźmy.
I jeszcze jeden tor potrzebuję. O. I po drugiej stronie tak samo. Zaraz będziemy kombinowali, słuchajcie. Tutaj zrobimy taką magistralkę. Oczywiście tory będą rozchodziły się do innych miejscowości, ponieważ ja planuję połączyć jeszcze, moi kochani, Gdańsk. Gdańsk Śródmieście oczywiście. Żeby przez Witomino, Chylonia i tak dalej, żeby pociąg nam śmigał. Nie wiem, w jakim czasie uda się to zrobić. Natomiast skoro my już mamy taki fajny myk jak tory dużych prędkości, to spróbujmy zmodyfikować nasz dworzec. O, da się go jeszcze wydłużyć? Znaczy, wydłużyć to się właśnie nie da. Znaczy, dałoby się, gdybyśmy zburzyli torowiska i na nowo postawili dworzec, ale to nie opłaca się. Zastosuj. Tutaj mamy tory dużych prędkości, więc jest ok. Można w sumie pokusić się o to, żeby w tym momencie wypuścić te tory do Gdańska. Pomijając jakby... Znaczy, Gdańsk-Oliwa byśmy zahaczyli. No i później Gdańsk-Oliwa. Aha, tutaj w ten sposób to biegnie. Znaczy, bo wiecie, bo ja bym chciał taki ekspres zrobić, nie? Taki ekspres aż do Chylonii ze Śródmieścia. Może potem do Władysławowa. Kto wie. Tylko rzecz jest tego typu, jak to teraz... Gdańsk-Osowa. Trzeba by to było wykręcić jakoś sprytnie. Chyba, że nie wykręcać, pominąć Oliwę i gdzieś się tutaj wciąć w tę nitkę. I do Śródmieścia. Czy my mamy w ogóle jakieś wolne perony tutaj? Powinniśmy mieć coś wolnego. Powinniśmy, ale nie mamy. I to jest problem. Gdańsk i tak jest zapchany, słuchajcie. A może przez Przymorze puścić? Pomijając Oliwę. No, to by nie był głupi pomysł. Tym bardziej, że tutaj z Przymorza mamy wolną traskę. To nie jest głupi pomysł, słuchajcie. Tylko może tak, zróbmy po pierwsze. Chwileczkę. Po pierwsze, zmodyfikujmy sobie tutaj ten dworzec. Zelektryfikowane. I duże prędkości. O. W ten sposób. Tutaj to torowisko też zmodyfikujemy. Na razie tylko to. I tutaj tak samo. Tylko, że chwileczkę, bo... wszystko fajnie, pięknie, natomiast... rzecz jest tego typu, że my mamy tutaj do Śródmieścia połączenie... z Przymorza. A i teraz właśnie. Co tutaj teraz wykombinować, słuchajcie? Tak, żeby było dobrze. W sumie jakby puścić tak... Nie opłaca nam się zdecydowanie stawiać kolejnego dworca, więc warto wykorzystać to, co mamy. Tutaj mamy co? Tutaj jest Sopot, Gdynia, Orłowo. Chyba, że z Orłowa. Przez Witomino do Chylonii. Można. Tylko nie wiem, czy to ma sens. Nie, wiecie co? Chyba pominiemy tutaj Sopot i Gdynię Orłowo. Z Gdyni na pewno będzie leciał pociąg do Chylonii, bo zmodyfikujemy, słuchajcie, tą trasę na Witomino. Więc tutaj jakby pociąg będzie z Gdyni kursował, więc możemy Gdynię Główną pominąć. To jeżeli tak, to w takim razie... Chwileczkę. Skasujmy tę drogę. Dajmy sobie czas troszeczkę krótszy. Tory dużych prędkości zelektryfikowane jak najbardziej. I spróbujmy to jakoś tak... przeprowadzić sprytnie, co by nie tracić prędkości za bardzo.
No ale to ja widzę, że tracimy. Jak tutaj wygląda sytuacja z prędkościami? O, nie wyświetla mi się. 300, okej. Okay. Dodajmy to w ten sposób. Tutaj ten tor również. Dobrze, i kombinatorki, część dalsza. Witomino. Gdyby to jakoś tutaj tak sprytnie teraz puścić. Dobrze, sprawdźmy, jakby to mogło nam śmignąć też, żeby oczywiście nie tracić prędkości. No, jakoś idzie. Tylko teraz pytanie, troszeczkę będzie nam się pewnie wieszała gra. Jak się ciągnie tory, to tak właśnie się to odbywa, ale spróbuję jakoś to zrobić w miarę dobrze. No tutaj jest problem. Dołącz mi się, panie, do... O, właśnie tak. O, właśnie tak. Daję takie wiadukty. Ile to mnie kosztuje? Prawie 7 baniek, 6,5 miliona. No ale... Zróbmy to. No zróbmy to, raz zrobimy, będzie dobrze. No i teraz w drugą stronę, znaczy ten drugi tor również. Ten drugi tor tak samo. To może tutaj najpierw go przyłączmy, żeby tak nie lagowało. Oczywiście taki wiadukt. A co, on tam się nie połączył? Niemożliwe. Musi się połączyć. Sprawdźmy to. Nie, no połączony jest. Połączony. Znaczy tak prawie. No dobra, no niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Najwyżej później poprawię. Tutaj przeciągamy dalej. O, tutaj, aha, bo tu się kończy tor. Ja już się rozpędziłem, a to tu się kończy tor. Dobra, no i mamy to. Słuchajcie, mamy połączenie jak na razie z przymorzem. Teraz w takim wypadeczku trzeba byłoby jakoś puścić pociąg. Znaczy puścić pociąg. Że nie tyle puścić pociąg, co zmodyfikować istniejącą linię. Ze Śródmieścia do Przymorza. Można to zrobić dosyć szybko. O, tutaj mamy wolny, słuchajcie, tor. Tutaj mamy wolny tor, bardzo dobrze. On się akurat przyda. Okej. Okay. No ale ruchy kruchy, bo ja tu muszę zobaczyć, czy wszystko mam zmodyfikowane, bo później nie będą mi chciały pociągi jeździć. Dobrze, dworzec zmodyfikujmy. Zobaczcie, ile tutaj osób chce jeździć. Duże prędkości, jak najbardziej, i zelektryfikowane, tak. Zastosuj. Jest, gotowe. To teraz jeszcze tutaj kawałek tego toru. No i połączmy to wszystko, przynajmniej w tym momencie będziemy używali tego toru, bo wcześniej, jak pamiętacie, no to nie było takiej potrzeby. Jeszcze jedną rzecz, którą musimy, moi drodzy, zrobić, to zmodyfikować jeden odcinek torów tutaj. Chyba że gdzieś tam mamy zajezdnię. Mamy. Jakaś? Chociaż jest to zajezdnia? Tak, jest. Możemy to zmodyfikować. O, ciach, proszę bardzo. Voilà. Tylko tutaj ja bym jeszcze zrobił przejazd właśnie na ten tor. O. Świetna sprawa. Teraz tak, jak wygląda sytuacja z... A no właśnie. Mamy dostępny tramwaj. No jeszcze tramwajów tutaj w tej serii nie używaliśmy. Może czas zacząć. Natomiast zanim to nastąpi, to chwileczkę się zastanówmy. Jeżeli puścilibyśmy na ten peron, jeżeli na ten peron miałby pociąg wjeżdżać, to trzeba zmodyfikować jeszcze tutaj te tory. Znaczy, dokładnie chodzi o ten. Bo w tym momencie jesteśmy w stanie
zrobić taki myk. Gdzieś może, o tutaj, o. Przejazd na ten tor. Ciach. I teraz powinno być, powinno już nam się wszystko ładnie zgrać. Nie to. Znaczy to będzie za chwilę potrzebne. Zróbmy sobie trasę, taką trasę, wiecie. Szybką. I to by było, moi drodzy, tak. Nowa linia. I to byłoby tak, Gdańsk Śródmieście do Gdańsk Przymorze. Oj, zgubiłem Witomino. Gdzie jest Witomino? Tu jest Witomino. To do Witomina i do Chyloni. Nie udało się połączyć wszystkich stacji. Wiem nawet dlaczego, ale to za moment się zmieni. Teraz z powrotem tutaj do Witomina. Taki ekspres, a będzie jeździł jako osobówka. Przymorze. No i Gdańsk Śródmieście. To już chyba nie muszę na to klikać. Dobra, to teraz tak. Dajmy sobie tutaj jako pasażerski. Pasażerski i to będzie... Gdańsk Śródmieście. Gdańsk Śródmieście. Witomino do Chyloni. Chylonia. I tutaj będziemy musieli chwileczkę pokombinować, słuchajcie, z jeszcze z torami. Także cierpliwości. Gdynia, Witomino, ok. Choć może ja jednak te linie poproszę. O. Tylko damy ją tutaj, żebym ja widział, jak ta trasa biegnie. I teraz tu jest problem na tym polu, tak? No to za moment dołączymy te tory. To będzie najprościej, żeby już nie mieszać, nie robić niepotrzebnych pętli. A dlaczego ty się nie chcesz dostapować, kolego? A tu się dostapujesz? Nie. Co cię tu boli? Coś biedaka boli. Dobra, to inaczej. Zróbmy tak. Zróbmy jeszcze tak. No i teraz jakoś idzie ładnie. Dobra. A tutaj pójdziesz teraz? No teraz idzie ładnie. Okej. Nie wiem, coś go tam strasznie męczyło, nie chciał. Protestował, powiedział ja nie. Dobra, no i tutaj już do peronu. Troszeczkę wytracamy na prędkości, ale to nic. 248 to nie jest tragedia. Dobra, no i co? Dalej nie chce się zrobić. W porządku. Pokombinujemy w takim razie z peronami. Chylonia, peron czwarty. Może być na... Znaczy w sumie to może być na peron czwarty, czy na trzeci. Witomino, a jakby cię dać na... Też na trzeci? Tutaj jest problem. Czekajcie. Dobrze, jeżeli on do Chyloni przyjeżdża na peron trzeci, to teraz lećmy po tej trasie, zobaczymy, gdzie jest problem. Bo ten problem gdzieś jest. Do Witomina. To ciekawa sprawa. To jest bardzo ciekawa sprawa. A czemu to się nie chce tutaj ładnie wszystko połączyć? Znaczy problem jest na tylko jeżeli chodzi o Witomino, tak? No dobra, a gdyby go dać powiedzmy na...
na ten peron, to też nic to nie daje. Tutaj mamy problem dosyć ostry. Zaraz. A na dwójkę? Na dwójkę by dało radę. Na dwójkę by dało radę. To teraz tak. Lecimy dalej po tej trasie. Zobaczmy, czy dalej jest gdzieś problem. Tutaj sobie biegnie trasa. W porządku. Tutaj wyjeżdżamy z tunelu. I teraz tu. I teraz tutaj. No to przecież masz przejazd. O co ci chodzi? Nie udało się połączyć wszystkich stacji. Przy morze. Na którym ty dworcu jesteś? Na którym peronie? A dać cię na... No, teraz już jest dobrze. Widzicie? Teraz już jest dobrze. Okej. No to załatwiliśmy sprawę. Okej, ja zostawiam na razie tę trasę, albo mogę ją zamknąć w sumie. Wróćmy do Chyloni, bo my tu musimy jeszcze, słuchajcie, ogarnąć temat przyłączenia w ogóle tego dworca, bo on nie jest połączony drogą. Więc ogarnijmy tutaj tę kwestię. O, tutaj tak. No nie, no poważnie. Weź ty dziadu, ty. Dlaczego ty jesteś taki złośliwy? Powiedz mi. To cię tak wyprowadzę, o. Tutaj będzie tak. Tutaj będzie... No może tak bardziej prosto. O. Tutaj sobie dołączymy to w ten sposób. Tutaj może być dołączone tak. I teraz odpalmy sobie jeszcze mieszkańców. No mieszkańców tutaj mamy. Więc w sumie, by tutaj przedłużyć drogę, tutaj dołączyć i tutaj dołączyć, to mamy pętelkę. No i dobrze, i dobrze. To teraz tak, zajezdnia autobusowa, możemy tę dużą dać. No, zmieścisz się, nie zmieścisz, a mała? Mała się zmieści? Mała się zmieści, proszę bardzo. Znaczy mógłbym drogą troszeczkę przedłużyć, ale już tam, niech będzie tak jak jest. Zajezdnia drogowa do tego. Można śmiało tutaj postawić. No i teraz przystanki. Przystanki, bardzo ciekawa sprawa, no ponieważ tak, możemy puścić przystanek tutaj, możemy puścić przystanek, powiedzmy, tutaj. I możemy puścić przystanek, no niech będzie tutaj. Cztery przystanki w sumie. I teraz sobie trasę utwórzmy. To będzie autobus. Tutaj zaczynamy. To będzie 2, 3 i 4. No i mamy to. I to będzie autobus. Autobus. Gdynia. Chylonia. Oj, nie tak. Tak, o. Gdynia, Chylonia. Proszę bardzo. I to mamy. I teraz tak. Teraz potrzebujemy kupić pojazdy. W sumie dużo mieszkańców. Ile tutaj w ogóle mieszkańców jest? 105. No to nie, szału nie ma. Dobrze, pasażerskie. Wybierzmy kolorek taki brązowy. I teraz tak. Autobus Gdynia Chylonia. Proszę, ruszaj. My kupujemy oczywiście następny. Tylko przyspieszmy czas, niech on sobie tam ruszy. No, ruszyłeś już czy jeszcze nie? Ruszył. No to ty następny. Kupujemy kolejny. O. Poczekamy aż ruszy. I myślę, że na razie 3 to wystarczą. W obecnej sytuacji 3 wystarczą.
Dobrze, to teraz co? Teraz musimy kupić pociąg, tak? Musimy kupić pociąg. Słuchajcie, pierwszy pociąg, jeżeli chodzi o elektrowóz. Tylko gdzie ja tutaj miałem te zajezdnie? Wiem, że miałem. Wiem, że miałem. Tu jest. Okej, okay, w porządku. No to zastanówmy się. Lokomotywy. Mamy tutaj ten elektrowóz, on setkę grzeje. Prawie 6 baniek kosztuje. Dobra, to kupmy sobie ten elektrowóz. I do tego wagony, które też grzeją setkę. Mieliśmy takie. Mamy 17 osób. To będzie tak. 1, 2, 3, 4. Niech będzie 5. On będzie stratę, jak na razie straty będzie przynosił, ale mam nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku będzie zarabiał. Teraz tak, znaleźć tę linię pasażerska. Jest, to jest ta linia. Ciach. Nie udało się znaleźć trasy do przystanku z trakcją. Co takiego? Który przystanek nie ma trakcji? Ja się grzecznie zapytuję. Sprawdźmy to. Przecież tutaj wszystko modyfikowaliśmy. No to przecież ten dworzec jest zmodyfikowany. To jak ty chcesz jeździć, przyjacielu? Przecież tu wszystko jest zmodyfikowane. Sprawdźmy jeszcze raz ten dworzec. Duże prędkości zelektryfikowane tak. No to czym jest problem? Chyba, że zaraz. Bo duże prędkości to duże prędkości, a czy zelektryfikowane wszystkie są? Pojedźmy sobie tutaj tą całą tą traską. To są te tory. To są te tory. Tutaj widać nawet, że trakcja jest na dworcu, więc o co mu chodzi? Może tutaj... Czekajcie, no zróbmy jeszcze to na wszelki wypadek. Cały czas mam pociąg na oku, w razie W. Tutaj wszędzie trakcja jest. Calutki czas biegną tory dużych prędkości i to z trakcją. Więc o co ci biega? Tutaj jest przejazd, więc też na spokojnie. Tu już nie ma co modyfikować, słuchajcie. Bez kitu, tu nie ma co modyfikować. Nie to. Tak chciałem. O co ci, kurczę, może się rozchodzić? Czekajcie, Gdańsk, Śródmieście przez Witomino do Chylonii. Nie udało się znaleźć trasy do przystanku z trakcją. To dobre. On powinien normalnie tu śmigać. Chyba, że chwila. Tutaj niby trakcja jest. Tu niby trakcja jest. Więc o co mu się rozchodzi? Tutaj jest dworzec zmodyfikowany, więc też jest trakcja. Tu wszędzie trakcja jest. Ale tak czy inaczej on powinien, nawet jeżeli tam po drodze mielibyśmy problem w drugą stronę, to on i tak powinien stąd wyruszyć i jechać do Gdańska. Dobra, zrobimy tak, sprzedajmy to. Sprzedajmy ten pociąg i spróbujmy w takim wypadku
ogarnąć pociąg z drugiej zajezdni. Bo coś tu jest nie halo. Tutaj wszędzie trakcja jest. Tutaj też jest trakcja. Ale nadymił? Tutaj trakcji nie ma, więc tutaj to zmodyfikujemy. Zelektryfikowane, tak. Okej. No i co? Jak by wyglądała sytuacja, jeśli bym chciał... No tak, on też musi być zelektryfikowany. Czy ja cię mogę... Zelektryfikowany? Tak. O właśnie. I to był chyba pies pogrzebany, słuchajcie. Że tutaj na tym kawałku, na tym odcineczku nie mieliśmy trakcji. Zaraz zobaczymy. Kupmy jeszcze raz ten pociąg. I tutaj wagony... miało być 5. Plus 2, 3, 4, 5. Okej. Tylko jeszcze momencik, słuchajcie. Bo tam chyba nie ma przejazdu na ten tor. Chociaż nie, jest. Jest, ale jeszcze śmigniemy tutaj z tym torem. Tak dla pewności. Nie pamiętam, jakie tam perony były. O, żeby było tak. I teraz zobaczymy. Jak teraz się nie uda, to będzie lipa. I to dosyć potężna. Oczekiwanie na wolną trasę. Jedzie? No jedzie. Kurczę, no jedzie. Słuchajcie. Co za problem taki, kurczę. No kawalątek, słuchajcie. Kawalątek. Nie było tego. Nie było trakcji tutaj. Przy lokomotywowni, tej parowozowni, czy jakkolwiek to nazwać teraz, bo już mamy elektrowóz w sumie. I co, pojedziesz? Pojedzie. I mamy to, słuchajcie, mamy naszą pierwszą... pierwszy elektrowóz. Śmiesznie wygląda. No ale jedzie. I to śmiga, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj sobie do Gdańska dojedzie. Ciekawe, czy kogoś zabierze. 85 osób, miejsce jest. I zobaczmy, jak się rozpędzi. Nikogo nie zabrał. Nikogo nie zabrał, ale przetestujmy sobie tę trasę. Żeby mieć pewność, że tam nie ma po drodze żadnych kłopocików. Ale zobaczcie, jak pędzi. Równiutko setką wyprzedził nasz parowozik. Dobrze, on sobie teraz wjeżdża tutaj do Przymorza. W porządku, nikogo nie zabrał. Na razie to się muszą jeszcze oswoić, więc no nie dziwne. Teraz sobie kica tutaj. Teraz będzie Witomino. No, tutaj przez tunel, dobrze. Niech i tak będzie. Chociaż gdyby było cokolwiek nie tak, słuchajcie, to on by piszczał, że jest cokolwiek nie tak, ale może być też tak, że on dojedzie do stacji, do której mógł dojechać, stanie i się rozkraczy i będzie tak stał. Więc warto się przejechać taką trasą, tym bardziej, że to jest nasz pierwszy taki, można powiedzieć, ekspres osobowy. Niby ekspres, bo szybki, ale osobówka, bo na każdej stacji staje. Tu jeszcze nikogo nie zabrał. No i teraz co? I teraz Chylonia. No i dobra. I dobra, słuchajcie. Uff, Chylonia z problemami. Ale udało nam się jednak połączyć te dzielnice Gdyni. No dla nas to miasto. Także tak to wygląda. Pierwszy elektrowóz, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście poproszę łapkę w górę. Osoby niesubskrybujące, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz dzwoneczek, byście byli na bieżąco informowani o nowościach, które dodaję. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!